Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj pierwsza część pytań i odpowiedzi nie na żywo. Zapraszam. Przy doborze pytań przyjąłem następujący klucz. Przeglądałem zadane pytania, których było naprawdę sporo. Ponad 480 pytań. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie zdążę odpowiedzieć nawet na 10%. Natomiast klucz przyjąłem następujący. Wybrałem najpierw te pytania, które mają najwięcej polubień. Co do zasady wziąłem wszystkie, które mają powyżej 20 polubień i później wybrałem jeszcze kilka, chyba mniej niż 10, ale 7-8 pytań, które miały po kilkanaście polubień, czyli również były jednymi z tych bardziej popularnych i też wydały mi się w jakiś sposób ciekawe. I jedno pytanie chyba było trochę mniej popularne, natomiast wydało mi się warte tego, żeby je poruszyć. I myślę, że w ten sposób mniej więcej będziemy praktykowali nasze pytania i odpowiedzi nie na żywo. Będę wrzucał posta i później kluczowa jest faktycznie ilość tych polubień. Także zachęcam do tego, żeby faktycznie dawać te kciuki w górę pod pytaniami, które chcemy, żeby później otrzymały swoją odpowiedź. Będzie tu pewna różnica w porównaniu do tego, co było przy pytaniach i odpowiedziach na żywo, bo tam siłą rzeczy ze względu na to, że było na żywo, to po prostu miałem tą listę pytań tak ułożoną, jak YouTube ją układał, tylko pomijałem te mniej popularne pytania, ale właśnie tam mogło się zdarzyć, że jakieś również bardziej popularne spadło bardzo nisko i później się nie dostało na tapetę, na tapet, nie dostało się do odcinka. Myślę, że teraz powinno się udać tego uniknąć, natomiast oczywiście znowu może się zdarzyć, że jakieś pytanie pominę zupełnie świadomie, natomiast wtedy, jeśli będzie to pytanie popularne, to powiem, dlaczego je pomijam. Tak też będzie w pewnym sensie w jednym przypadku dzisiaj. Zaczniemy od pytania faktycznie ciekawego, choć sformułowanego w sposób dosyć zaskakujący. Pytanie od mojego 40-letniego kolegi. Nawet dopytałem, czy ten wiek ma tutaj jakieś znaczenie, bo czasem ludzie piszą pytanie od mojego 5-letniego synka, tak? I po to, żeby pokazać, że raz małe dziecko może mieć już faktycznie ciekawe przemyślenia, a dwa, żebym też wiedział, w jaki poziom mniej więcej celować przy odpowiedzi, więc odpowiedź dla 40-letniego kolegi zasadniczo nie będzie się różniła od tej odpowiedzi dla kolegi, który ma lat 18 czy też 70, zasadniczo po prostu człowiek, który jest już człowiekiem korzystającym w pełni ze swojego rozumu, posiadającego zdolność myślenia abstrakcyjnego, która rozwija się w trakcie rozwoju młodego człowieka, no już nie będzie tutaj żadnych znaczących różnic. Jak niematerialna dusza wpływa, oddziałowuje, komunikuje się na materialne ciało? Wiem, że niedawno ksiądz Piotr Dzierżak w swoich rekolekcjach, chyba w kaplicy lub w Lublinie, wspominał o duszy i też słyszałem, że to bardzo ciekawiło wiernych, którzy tych rekolekcji słuchali. I w zasadzie temat jest tutaj bardzo, bardzo podobny. Zaczynając tak od samego początku, to znaczy od helemorfizmu, powiedzmy tak, od filozoficznego wyjaśnienia w ogóle rzeczywistości materialnej, arystotelejskie wyjaśnienie i wyjaśnienie świętego Tomasza z Akwinu, to jest połączenie materii i formy. Materia i forma. A więc wszystko, co widzimy, chociażby właśnie ten telefon, który też służy mi w tych pytaniach i odpowiedziach, ma pewną materię i formę. Aspekt materialny to jest po prostu materia, która została użyta. I forma to nie jest tylko kształt zewnętrzny, to jest
całokształt uformowania danej rzeczywistości, czyli to jest również porządek części wewnątrz tego telefonu, czyli jakie części muszą być w jaki sposób połączone, tak żeby faktycznie mógł ten telefon działać, a więc nie tylko kształt zewnętrzny, który również jest tutaj istotny, ale również w ogóle, można powiedzieć, właśnie aspektem formalnym tej rzeczywistości materialnej jest to, co porządkuje materię, to, co układa ją, znaczy nie, bo to, co układa, układa człowiek później, tak, ale ten aspekt formalny to jest właśnie to ułożenie, może bardziej, to ten aspekt porządkujący daną rzeczywistość, który sprawia, że faktycznie telefon jest czymś więcej niż tylko jego części, tak? To znaczy, gdybyśmy tą samą materię, z której stworzony jest telefon, po prostu rzucili luzem trochę plastiku, trochę metalu i trochę drewna, bo pokrowiec jest z drewna, trochę jakiegoś szkła czy czegoś, czego tam, co tam jest używane do obiektywów i do ekranu. A więc trochę tych rzeczy, albo dokładnie taką samą ilość tych rzeczy, tak po prostu rzucili, no to będziemy mieli tylko taką stertę i telefon to nie będzie. Nawet gdybyśmy mieli już konkretne części, to wciąż jeszcze, jeśli rzucimy je po prostu na jedno miejsce, to wciąż jeszcze telefon mieć nie będziemy. A więc tutaj aspekt formalny to jest to ukształtowanie, uformowanie, ułożenie wszystkich tych elementów w ten sposób, że faktycznie ostatecznie mamy do czynienia z telefonem. No i nie przez przypadek właśnie ten aspekt formalny dla hylemorfistów jest nawet ważniejszy od aspektu materialnego. No bo oczywiście wprawdzie telefon nie może istnieć bez materii, ale jeśli nie ma aspektu formalnego, to nawet nie do końca można o nim pomyśleć, tak? Właśnie, bo jeśli mamy aspekt formalny, to jest kolejna kluczowa myśl, po tym jak, mam nadzieję, mniej więcej rozumiemy, czym jest aspekt formalny, to aspekt formalny zasadniczo jest niematerialny. Możemy go wprawdzie opisać i naszkicować, ale co do zasady, to jest pewna idea. To jest pewna, no, powiedzmy, wizja. Idea jest tutaj, myślę, że bardziej adekwatna, bo nie chodzi o wyobrażenie. W sensie wyobrażenie może być, ale nie musi nawet być tego wyobrażenia. Można po prostu przekazać ten zapis informacji, który opisuje, w jaki sposób te konkretne części, jakie powinny być i w jaki sposób powinny być ze sobą połączone, żeby stworzyć konkretną rzeczywistość. Ten aspekt formalny co do zasady jest niematerialny. Tak? To jest pewna idea, która później zostaje wcielona w materię, wbita w materię, która kształtuje tą materię. I to w przypadku tych rzeczy, które my stworzyliśmy, no to jest idea stworzona przez nas. Oczywiście, jak każdy nasz twór, to jest wytwór, to jest dzieło przetworzenia, powstaje na sposób przetworzenia, a nie stworzenia, ale jednak mimo wszystko, tak, to my stworzyliśmy tą ideę. Ideę tworzymy również już z dostępnych elementów, tak, które, bo również na poziomie mamy różne idee, które odkrywamy w rzeczywistości, konkretne materiały, widzimy, jak one ze sobą reagują, wpadamy na pomysł, żeby je połączyć, tak, rozumiemy. Chodzi mi o to, że to nie jest dzieło stwórcze, tylko przetwórcze, ale mimo wszystko tą ideę stworzyliśmy my, ten aspekt formalny w wyniku przetworzenia, ale jednak stworzyliśmy my, no i możemy teraz tworzyć telefony. I podobnie jest oczywiście w przypadku rzeczy niestworzonych przez człowieka, to znaczy organizmy są jeszcze większym poziomem trudności. Chciałbym najpierw pozostać na poziomie rzeczy nieożywionych. Kamień to z kolei zbyt proste, coś bardziej skomplikowanego, a jednak nieożywionego. Od chociażby nawet samą planetę moglibyśmy w ten sposób rozważać, to znaczy mamy jakiś aspekt materialny i również jakiś aspekt formalny, czyli proste nagromadzenie materii nie będzie jeszcze planetą, natomiast nagromadzenie konkretnej materii w konkretny sposób, konkretne jej ułożenie będzie właśnie spełniało tą definicję planety. My odczytujemy naszym rozumem ten aspekt formalny i potrafimy go później wyrazić słowami, wyrazić w naszych myślach i później w naszych słowach. To jest właśnie ta czynność wybitnie rozumowa, która odróżnia nas również od zwierząt, że potrafimy tworzyć ogólne pojęcia, tak? Stworzyć pojęcie
planety. I na podstawie różnych planet, które rozpoznajemy, potrafimy wyabstrahować właśnie aspekt formalny planety. No i teraz podobnie, choć na trochę wyższym poziomie, jest w przypadku istot żywych. To znaczy również istoty żywe mają taki aspekt formalny i dla helemorfistów aspektem formalnym istot żywych jest właśnie dusza. Aspekt formalny istot żywych nazywamy duszą. W przypadku zwierząt, weźmiemy sobie takiego pieska, taki piesek czy kotek ma duszę zmysłową, określamy w ten sposób duszę, która posiada już poziom życia wegetatywnego i również zmysłowego, czyli posiada pewien ośrodek, powiedzmy tak w uproszczeniu, biologiem nie jestem, centralny ośrodek nerwowy, reaguje w sposób dosyć zaawansowany na bodźce. No i teraz takie zwierzę, taki piesek, kotek żyje. Zachodzą w nim pewne procesy. A więc tam jest mnóstwo różnego rodzaju algorytmów, tak, które w nim zachodzą. I teraz aspektem materialnym jest po prostu jego ciało. Natomiast samo nagromadzenie materii jeszcze nie będzie tym pieskiem czy kotkiem. Będzie tylko właśnie taką do materii. Natomiast gdy ta konkretna materia zostaje ułożona w konkretny sposób i działa w konkretny sposób, przepraszam, jak widać jeszcze wciąż troszeczkę ślady choroby są we mnie widoczne. Niedużo już, ale to nie jest temat naszego materiału, choć życie w jakiś sposób jest to związane, ale wszystko po kolei. Aspektem formalnym jest to ułożenie i funkcjonowanie, i wzajemne funkcjonowanie tych części. Jakby elementem ułożenia, można powiedzieć, tych części jest również ich funkcjonowanie, to znaczy ten opis tym aspektem formalnym jest opis wzajemnego ułożenia części i ich wzajemnych relacji między sobą, tak? Także one funkcjonują, także ten organizm żyje. Czy ta dusza jest niematerialna? Dla helemorfistów tylko trochę, tak? To znaczy, wcześniej powiedziałem, że nawet w przypadku telefonu można mówić, że aspekt formalny jest niematerialny. Tak. No i w przypadku zwierzęcia oczywiście również w tym samym sensie można powiedzieć, że aspekt formalny jest ściśle rzecz biorąc niematerialny. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to dusza nieśmiertelna, czyli taka, która byłaby w stanie przetrwać jednostkowo, przetrwać śmierć tego zwierzęcia. Bo rozumiemy, jak jest w przypadku telefonu czy jakiejkolwiek innej rzeczy nieożywionej, ta idea, ta forma, tak, ten aspekt formalny, on jako idea trwa. Tak? Czyli telefony mogą się niszczyć i mogą w ogóle przestać być produkowane, ale jeśli ten aspekt formalny pozostaje gdzieś tam zapisany czy w głowie twórców, to w każdej chwili łatwo może zostać odtworzony. I taka idea co do zasady trwa, co do zasady jest niezniszczalna, może zostać zapomniana, później odkryta w jakiś sposób na nowo. No, natomiast co do zasady, ze względu na to, że jest niematerialna, to też nie da się jej spalić i wysadzić w powietrze. Możemy ewentualnie spalić i wysadzić w powietrze nośniki, na których mamy zapisy, które opisują, jak ten aspekt formalny wyglądać powinien. Dusza zwierzęca jest niematerialna w tym samym znaczeniu tego słowa, to znaczy też w tym samym znaczeniu tego słowa. Pytanie, czy mamy tutaj jeszcze jakiś aspekt niematerialny, to jest pytanie inne i wcale nie takie proste. Natomiast przynajmniej, powiedzmy w ten sposób, przynajmniej na tym poziomie mówimy tutaj o pewnej niematerialności tejże formy. Natomiast sama forma, właśnie tutaj używam słowa forma, już nie w tomistycznym znaczeniu tego słowa, sam sposób życia tych zwierząt zdradza, że nie ma w nich nic, co by wykazywało jakieś zainteresowanie rzeczami niematerialnymi, rzeczami wiecznymi. Zwierzęta nie pojmują ogólnych idei, bo gdyby pojmowały, zaczęłyby komunikować się. To jest najprostsze rozróżnienie pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Gdybyśmy
Inaczej, gdyby zwierzęta potrafiły zrozumieć ogólne idee, gdyby zrozumiały, ja jestem zwierzęciem, to jest człowiek, to nauczyłyby się w ten czy w inny sposób z nami komunikować. I gdy ktoś mi chce powiedzieć, o, ale małpy potrafią, można je nauczyć języka migowego, a papugi przecież mówią. No właśnie tak mówią, jak istoty, które nie posiadają, tak w cudzysłowie mówią, które nie posiadają rozumu w sensie filozoficznym, czyli nie rozumieją ogólnych pojęć. To znaczy potrafią wyrazić jakieś swoje proste potrzeby. Tak samo jak właśnie zwierzęta ogólnie robią, machając psy, machając ogonem, że tam tak poprzez spojrzenia, dźwięki i tak dalej, wyrażają jakieś swoje proste potrzeby, swoje emocje, bo oczywiście emocje posiadają, natomiast nie wyrażają ogólnych pojęć, bo najwyraźniej nimi nie władają. No i teraz przechodzimy do człowieka, a więc dusza ludzka to będzie aspekt formalny istoty żywej i rozumnej, czyli takiej, która potrafi pojąć ogólne pojęcia, zrozumieć ogólne pojęcia, żeby nie powtarzać tego samego słowa. A więc widzimy, że człowiek potrafi stworzyć proste, ogólne pojęcia typu właśnie planeta, telefon i też te trudniejsze typu sprawiedliwość, miłość, roztropność. Potrafi pojąć, zdefiniować, zrozumieć, również przekazać, potrafi o nich również oczywiście później dyskutować, co w pewnym sensie też tutaj robimy. Dusza ludzka jest inna niż zwierzęca i to widać od razu na pierwszy rzut oka. To znaczy dusza ludzka, ze względu na to, że rozumie ogólne pojęcia, które są wieczne, przez samo to, że je rozumie, wchodzi na zupełnie wyższy poziom. I skoro je rozumie, to też ich pragnie. I to jest to, co nas wyróżnia, że my rozumiemy sprawiedliwość, ideę sprawiedliwości i jej pragniemy. To nie jest prosta, emocjonalna reakcja na zasadzie, że pies, jak widzi, że inny pies jest głaskany, to też chce być pogłaskany. To jest prosta, emocjonalna reakcja, którą my również posiadamy. Nie, my jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest sprawiedliwość. Każdemu należy oddać według tego, co się jemu należy. I potrafimy w bardzo skomplikowanych sytuacjach próbować właśnie ocenić i oceniać, co faktycznie się człowiekowi w danej sytuacji należy i potrafimy faktycznie, zrozumiawszy ideę sprawiedliwości, naprawdę tej abstrakcyjnej idei pożądać i ewentualnie potrafimy dla tej abstrakcyjnej idei życie oddać. I to jest coś wielkiego. To, że potrafimy nie tylko zrozumieć te idee, ale potrafimy ich pożądać tak bardzo, że możemy dla nich życie oddać. Męczennik oddaje swoje życie. Oczywiście ściśle rzecz biorąc, nie należy mówić, że oddaje swoje życie dla abstrakcyjnej idei. To brzmi źle, bo oddaje swoje życie dla Pana Jezusa, który nie jest abstrakcyjną ideą, ale jednak jeśli każde ogólne pojęcie rozumiemy jako właśnie taką abstrakcyjną ideę, to wtedy oczywiście jego wiara tak jest w tym sensie ogólna, tak? To znaczy operuje ogólnymi pojęciami. To nie jest coś zmysłowego, co go popycha do oddania swojego życia. To mogą być jakieś emocje. Natomiast co do zasady, wynika to z rozumowego poznania. Czyli coś zostało mi przekazane, uznałem to za wiarygodne. Wierzę w to, że Bóg jest tym sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze i ze względu na to jestem gotów to moje życie oddać. Ze względu na to, że Bóg jest tym dobrym ojcem, który swoje życie za nas oddał. Ze względu na to jestem gotów też moje życie poświęcić. To są ogólne pojęcia, które gdzieś tam zrozumiałem, które tak bardzo mnie w jakiś sposób przekonały, tak bardzo moją wolę rozpaliły, że jestem gotów ze względu na te ogólne pojęcia swoje życie oddać. To jest coś, co nas wyróżnia od zwierząt, co sprawia, że mówimy o duszy rozumnej. Dusza, która włada ogólnymi pojęciami i która może również je pożądać ponad wszystko inne. Ogólne pojęcia same z siebie są wieczne, są niezmienne, są niezależne od konkretnej materii.
Czy my możemy sobie w jakiś sposób nasze pojęcia modyfikować, ale co do zasady, tak, idea sprawiedliwości w tym brzmieniu może istnieć, chociażby ludzi zupełnie zabrakło, bo w umyśle Bożym przynajmniej będzie ona istniała w formie w takiej, jakiej rzeczy istnieją w umyśle Bożym, bo to nie jest coś, co byłoby dla nas jakieś bardzo, bardzo proste i oczywiste. W każdym razie chodzi o to, że te idee co do zasady są wieczne i niezmienne. Potrafimy pragnąć rzeczy wiecznych i niezmiennych, co wskazuje na to, że w nas jest coś wiecznego i niezmiennego. Co wskazuje na to, że nasza dusza ma w sobie coś wiecznego i niezmiennego, bo powinna być pewna proporcjonalność, no zgodnie z zasadą proporcjonalnej przyczyny, powinna być pewna proporcjonalność pomiędzy dwoma przedmiotami, gdy dusza pragnie czegoś nieśmiertelnego i wiecznego, to znaczy, że jest jakaś proporcjonalność pomiędzy nią a rzeczami wiecznymi i nieśmiertelnymi, rzeczami niematerialnymi i wiecznymi. Jest jakaś proporcjonalność, dusza pożąda tych rzeczy, co wskazuje, że w jakiś sposób została ona na to ukierunkowana. Już na poziomie czysto naturalnym można się tutaj zacząć domyślać, że ta dusza jest wieczna, skoro naturalnie tych rzeczy pragnie, że jest ona na nie właśnie ukierunkowana, że jest to głębokie, naturalne pragnienie, które po prostu w duszy jest, co wskazuje, że ma ona w sobie jakieś naturalne ukierunkowanie na te rzeczy, czyli jest w jakiś sposób dla nich przeznaczona. Tak? Można by się tego domyślać i dlatego też ludzkość dosyć powszechnie zakłada jakąś, powiedzmy, niematerialność w człowieku. No, jakby bardzo różnie można to sobie wyobrażać, ale zasadniczo, gdziekolwiek nie spojrzymy, to ta idea gdzieś tam w jakiejś formie istnieje, czy taka tam wędrówka dusz, czy cokolwiek innego. Jakkolwiek by sobie tego ludzie nie wyobrażali, to jednak zawsze właśnie jakąś duchowość w człowieku przyjmują, bo po prostu jest ona mniej lub bardziej właśnie empirycznie stwierdzalna w człowieka ukierunkowaniu na te rzeczy wieczne i niematerialne. No my oczywiście wiemy z objawienia, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, natomiast chciałem przedstawić ten filozoficzny dowód, filozoficzny wywód, który wskazuje na to, że w człowieku jest właśnie takaż dusza nieśmiertelna, inna niż dusza zwierzęca. W jaki sposób ona oddziałowuje na ciało, bo to było precyzyjnie to pytanie. To jest rzecz, która faktycznie w ostatnich szczegółach jest dla nas bardzo trudna. Dlaczego? No dlatego, że jednak poznajemy przez zmysły. A skoro poznajemy przez zmysły i później dopiero abstrahujemy z rzeczywistości zmysłowej te ogólne pojęcia, no to siłą rzeczy te rzeczywistości, które są niematerialne, będziemy poznawali tylko przez skutki ich działania, bo nasze poznanie przebiega na sposób zmysłowy. No i tutaj oczywiście będziemy widzieli skutki działania duszy, ale nie będziemy widzieli i dotykali duszy, bo jest właśnie niematerialna. A więc widzimy, tak jak to przed chwilą opisałem, skutki jej działania. To znaczy ten aspekt formalny, który jest w nas, który nas kształtuje, formuje, który sprawia, że nie jesteśmy tylko jakąś takim zbiorem materii, tylko że właśnie działamy, funkcjonujemy w określony sposób, o czym przed chwilą mówiłem, po tym rozpoznajemy, jaki jest ten nasz aspekt formalny, ta zasada naszego funkcjonowania, naszego właśnie życia. Natomiast nie potrafimy oczywiście wejść ten stopień wyżej i opisać precyzyjnie działanie, w jaki sposób ta rzeczywistość niematerialna formuje. No, jesteśmy w stanie dojść do tego poziomu, gdzie, powiedzmy, tego materialnego poziomu, znaczy poruszać się po tym materialnym poziomie, czyli możemy jako tako zbadać, co zrobić na poziomie materii, żeby to przestało działać, tak, żeby już nie było w stanie funkcjonować. Natomiast no, tyle jesteśmy w stanie zrobić. To jest bardziej kwestia medycyny i biologii niż filozofii i teologii. Natomiast nie jesteśmy w stanie
wejść w to oddziaływanie głębiej, bo możemy obserwować tylko skutki działania tego, co niematerialne. Gdybyśmy mieli inny rodzaj poznania, to znaczy gdyby nasze poznanie nie przebiegało zasadniczo przez zmysły i gdybyśmy byli czystym duchem, pewnie byśmy tą drugą stronę rozumieli dużo lepiej, byśmy dużo lepiej rozumieli, w jaki sposób ten duch oddziałuje na ciało. Natomiast przez to, że jesteśmy duchem zamkniętym w ciele, przez to nasze poznanie przebiegając przez zmysły, siłą rzeczy podchodzimy od tej strony do poznania i rzeczywistości niematerialne poznajemy przez skutki ich działania, tak jak to wyjaśniłem w pierwszej części tego wywodu. To była długa odpowiedź na pytanie. Rozumiem, że może to spowodować niedosyt, ale no, czyli nie jesteśmy w stanie ostatecznie powiedzieć, jak oddziałowuje. Tak, natomiast mam nadzieję, że ta pierwsza część wykazała po czym, co uprawnia nas do tego, żeby mówić o duszy. Także widzimy skutki działania tych aspektów formalnych, różne skutki ich działania i na podstawie tego rozróżniamy te aspekty formalne, które działają, to znaczy, czy to formę w rzeczach nie w rzeczach materialnych nieożywionych, czy aspekt formalny w zwierzętach, czyli ożywionych, a nie rozumnych, czy właśnie w ludziach, czyli istotach ożywionych i jednocześnie rozumnych. Kolejne pytanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sam chętnie zadałbym księdzu przynajmniej kilka nurtujących pytań, ale ponownie takie. Kiedy będzie kolejna rozmowa z cyklu Przechodzą do Bractwa, gdyż cykl ten jest w mojej opinii arcyciekawy i budujący, podnoszący na duchu oraz utwierdzający w wierze. Nie mam w tej chwili żadnych konkretnych planów co do kontynuacji tego cyklu, natomiast jak najbardziej mam również chęć do kontynuacji tego cyklu. Także jeśli uda mi się namówić kolejnego księdza na taką rozmowę, to wtedy będzie. A jeśli mi się nie uda, to wtedy nie będzie. Kolejne pytanie. Skoro będąc w grzechu ciężkim, nasze dobre uczynki i modlitwy nie są praktycznie nic warte, to czy to samo tyczy się słuchania mszy świętej? A więc nie są nic warte. Uwaga. Bez łaski uświęcającej, oczywiście nasze uczynki nie są w stanie zasłużyć na niebo. Nie ma absolutnie żadnej proporcjonalności pomiędzy jakimkolwiek ludzkim uczynkiem, a niebem, które jest szczęśliwością samego Pana Boga. W tym sensie nie są nic warte, natomiast jak najbardziej są w tym sensie coś warte, że przygotowują nas na otrzymanie łaski nawrócenia. I wtedy, gdy straciliśmy stan łaski uświęcającej, jeśli wtedy modlimy się i pokutujemy, prosząc o przywrócenie tej łaski, to oczywiście Pan Bóg z wielką chęcią nas tą łaską obdarzy, bo On tylko czeka, żeby nas tą łaską obdarzyć, tylko my musimy się wtedy dysponować na przyjęcie tej łaski i właśnie to w ten sposób robimy, a więc jak najbardziej słusznym i zbawiennym jest wtedy, żeby przygotowywać się na przyjęcie tej łaski właśnie poprzez modlitwę, pokutę, czy też uczestnictwo we mszy świętej. Kolejne pytanie, i wcale nie takie proste. Co ksiądz sądzi o encyklice Centesimus Annus Jana Pawła II jako takiej, jak i w kontekście wcześniejszych, zahaczających o pokrewną tematykę Quadragesima Anno Piusa XI i Rerum Novarum Leona XIII? To jest pytanie, które naprawdę wymagałoby osobnego materiału. Natomiast jednak krótko wczoraj zapoznałem się z tekstem tej encykliki. Tutaj też pokażemy te cytowane fragmenty. Nie odważę się teraz autorytatywnie wypowiedzieć się, że ta encyklika jest zła, bo to i to. Bo jednak to jest to długi tekst, który wymagałby naprawdę dogłębnej analizy. To znaczy boję się, że po takiej krótkiej analizie po prostu nie zauważyłbym wielu rzeczy. Także nie proszę nie traktować tego jako wyczerpującą odpowiedź. Natomiast mogę zwrócić uwagę na kilka ciekawych rzeczy. Jeśli chodzi o pozytywne cytaty, na przykład jeśli chodzi o kwestie moralne, czystości, przyrostu naturalnego, to bez wątpienia jest tam wiele, wiele dobrych cytatów. Myślę, że nie będę cytował, bo to jest jakby u Jana Pawła tak czy siak dosyć dobrze znane.
Cytat właśnie z dziedziny bardziej społecznej. Trzeba jednak podejmować konkretne działania zmierzające do stworzenia bądź umocnienia międzynarodowych struktur, które w przypadku konfliktów między narodami są w stanie interweniować i proponować słuszne rozstrzygnięcia, zapewniając poszanowanie praw każdego z nich, osiągnięcie sprawiedliwego porozumienia i pokojowego układu szanującego prawa innych. To wszystko jest niezbędne dla narodów europejskich ze sobą złączonych więzią wspólnej kultury i tysiącletniej historii. To w soborze, w przypadku tekstów soborowych, pada gdzieś jeszcze dobitniej i jest trochę dziwne. No, ja tutaj stawiam pewien znak zapytania. Czy naprawdę magisterium Kościoła powinno opowiadać się za stwarzaniem instytucji międzynarodowych? Sobór Watykański II to dosłownie mówi, że w służbie pokoju to teraz powinny powstać takie wielkie międzynarodowe instytucje dysponujące odpowiednimi środkami nacisku po to, żeby ten pokój przeforsować. Jakby w, powiedzmy, ojcowie soborowi w swoim takim optymizmie, hura optymizmie po w tych czasach, no dziwne, tak, tych czasach powojennych i czasy tuż przed rewolucją seksualną, ten hiperoptymizm jest dla mnie zupełnie niezrozumiały, ale oni w swoim hiperoptymizmie uważają, że najlepsze, co możemy zrobić, to stworzyć takie giganty, które będą pilnować, międzynarodowe organizacje, które będą pilnować pokoju. Przecież to jest najprostsza droga do tyranii. Jeśli stworzymy jakąś taką wielką, międzynarodową instytucję, dysponującą taką siłą rażenia, że ona jest w stanie uciszyć pozostałe narody, tak? No to znaczy, że jest w stanie narzucić swoją wolę całym kontynentom, tak? Naprawdę my tego właśnie chcemy? Chcemy takich molochów? Nie wiem, trochę mnie to zaskakuje i znowu domagałoby się to jakiejś głębszej analizy, też w kontekście Soboru Watykańskiego II, gdzie pada to tak dobitnie. Myślę, że tutaj trochę i Sobór, i Jan Paweł II w tym przypadku, że trochę ulegają takiemu chuda optymizmowi. O prawach człowieka. Świadomość praw człowieka, co znalazło wyraz w różnych dokumentach międzynarodowych i, można powiedzieć, w wypracowaniu nowego prawa narodów, w co Stolica Apostolska wniosła swój trwały wkład. Punktem oparcia dla tego procesu stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wzrosła nie tylko świadomość prawa jednostek, ale i praw narodów, a jednocześnie lepiej zrozumiano konieczność działania na rzecz przywrócenia poważnie zachwianej równowagi pomiędzy różnymi strefami geograficznymi świata, co w pewnym sensie przeniosło centrum kwestii społecznej z płaszczyzny narodowej na międzynarodową. Konstatując z zadowoleniem postępy tego procesu, nie można jednak przemilczeć faktu, że całościowy bilans różnego rodzaju poczynień politycznych mających na celu wspieranie rozwoju nie zawsze jest pozytywny. Ponadto Organizacji Narodów Zjednoczonych dotąd się nie udało wypracować skutecznych środków, które w miejsce wojny byłyby w stanie rozwiązywać konflikty międzynarodowe. Znowu, ja się tutaj trochę obawiam, że papież, nawiązując, budując na soborowej doktrynie, o którą myślę, że kiedyś jeszcze osobno skomentuję, że ma tutaj jakiś taki utopijny, wyidealizowany obraz właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych, której tutaj w jakiś sposób dostrzega pewne wady, ale wydaje się, że papież tutaj jakby wadą według papieża wydaje się tutaj być to, że ONZ nie ma wystarczająco siły tak naprawdę, że nie ma środków, żeby w miejsce wojny ustanowić coś innego, tak? Tylko co to znaczy, jak powstaje międzynarodowa organizacja, która jest w stanie powstrzymać wszystkie wojny? Co to znaczy? To znaczy, że ma taką siłę w ten czy w inny sposób, że trzyma za gardło te wszystkie państwa. I to naprawdę my uważamy, że to jest właśnie dobre, że to jest właśnie potrzebne. No nie bardzo rozumiem. Obawiam się, że tutaj są jakieś bardzo dziwne, takie właśnie hura optymistyczne założenia, że zmierzamy teraz w stronę takiego ogólnego pokoju i stworzymy teraz właśnie taki praktycznie raj na ziemi, taką wielką międzynarodową instytucję, która będzie pilnowała pokoju, już nie będzie żadnych wojen. Trochę mi to tak brzmi.
Jeśli chodzi o kwestie społeczne, wydaje się, że encyklika Jana Pawła II zasadniczo trzyma mniej więcej tą samą linię, co Quadragesimo Anno i wcześniej Rerum Novarum, ale chyba jednak idzie trochę w stronę bardziej, w stronę, powiedzmy w cudzysłowie, rozwiązań socjalistycznych. Na przykład, do osiągnięcia tych celów państwo winno się przyczyniać zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Pośrednio i zgodnie z zasadą pomocniczości, czyli zasada subsydiarności, o której niedawno mówiłem, stwarzając warunki sprzyjające swobodnej działalności gospodarczej, która mogłaby zaoferować wiele miejsc pracy i źródeł zamożności. Bezpośrednio i zgodnie z zasadą solidarności, ustalając w obronie słabszego pewne ograniczenia autonomii tych, którzy ustalają warunki pracy, a w każdym przypadku zapewniając minimum środków utrzymania pracownikowi bezrobotnemu. Myślę, że magisterium powinno zachować dużą powściągliwość w dawaniu, powiedzmy, praktycznych rad co do tego, jak powinna działać gospodarka. Nie jest to jednak naturalne pole, na którym magisterium powinno się wypowiadać. Powinno wskazywać pewne podstawowe zasady moralne, tak, którymi powinny kierować się społeczeństwa, które organizują swoje życie. Natomiast czy faktycznie jest stosownym, żeby magisterium wypowiadało się w ten właśnie sposób, że koniecznie musi państwo zadbać o to minimum środków utrzymania pracownikowi bezrobotnemu? Nie wiem, czy faktycznie są to słowa, które są potrzebne i wydaje mi się, że Rerum Novarum i Quadragesimo Anno jednak pozostają bardziej powściągliwe, jeśli chodzi o te bardzo, powiedzmy, praktyczne już wnioski. I tu nie chodzi o to, czy uważamy, że zasiłki są słuszne i w jakim stopniu i kiedy. To jest jakby zupełnie inna kwestia. To nie o tym tutaj dyskutujemy, co w kwestiach gospodarczych jest lepsze, a co gorsze, tylko o tym, jak bardzo szczegółowo magisterium faktycznie powinno się w tych kwestiach wypowiadać. Encyklika Rerum Novarum przeciwstawia się upaństwowieniu środków produkcji, które uczyniłyby z każdego obywatela jeden z trybów machiny państwa. Tutaj mamy proste zastosowanie zasady subsydiarności. Można to potraktować bez wątpienia właśnie jako bezpośredni wniosek z podstawowej zasady moralnej, a więc coś naprawdę bardzo, bardzo ważnego i podstawowego. Równie zdecydowanie poddaje krytyce koncepcję państwa pozostawiającego dziedzinę gospodarki całkowicie poza zasięgiem swego zainteresowania i oddziaływania. Niewątpliwie istnieje sfera uzasadnionej autonomii gospodarki, w którą państwo nie powinno ingerować. Ma ono jednak obowiązek określania ram prawnych, wewnątrz których rozwijają się relacje gospodarcze i w ten sposób stworzenia podstawowych warunków wolnej ekonomii, która zakłada pewną równość pomiędzy stronami, także jedna z nich nie może być na tyle silniejsza od drugiej, by ją praktycznie zniewolić. Tu mamy przytoczone, sparafrazowane słowa z encykliki Rerum Novarum Leona XIII, stąd oczywiście właśnie jest to bardziej tradycyjne magisterium niż samo Centesimus Annus Jana Pawła II. Widzimy tutaj, można powiedzieć, z jednej strony zasady subsydiarności, z drugiej strony taką antymonopolistyczność, taki antymonopolizm wyrażony w Rerum Novarum, co faktycznie znowu wydaje się być przedstawianiem podstawowych zasad. Tak, tu nie mówimy, że państwo powinno przynajmniej dać pieniądze temu i temu, tylko mówimy, że z jednej strony zasada subsydiarności, z drugiej strony powinno państwo pilnować, żeby jeden podmiot nie zniewolił drugiego. I to faktycznie wydaje się być znowu podstawowa, taka, powiedzmy, podstawowy wniosek z podstawowych zasad moralnych. To w kontekście też bardzo takim współczesnym i w kontekście międzynarodowych korporacji, które już praktycznie dominują nad państwami i które mają tendencje faktycznie takie zniewalające, to znaczy mają tendencje do tego, żeby określać, co wolno mówić, a czego nie wolno mówić. Tutaj w tym kontekście faktycznie też słowa z Rerum Novarum przytoczone przez Jana Pawła II wydają się być bardzo aktualne. Z chrześcijańskiej osoby, tutaj z encykliki Jana Pawła II,
Wypływa natomiast w sposób konieczny właściwa wizja społeczeństwa. Według Rerum Novarum i całej nauki społecznej Kościoła, wyrazem społecznej natury człowieka nie jest jedynie państwo, ale także różne grupy pośrednie, poczynając od rodziny, a kończąc na wspólnotach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jako przejaw tejże ludzkiej natury posiadają zawsze w ramach dobra wspólnego swą własną autonomię. To właśnie nazywałem podmiotowością społeczeństwa, które wraz z podmiotowością jednostki została unicestwiona przez socjalizm realny, a więc to bez wątpienia proste i słuszne wnioski. Kolejne pytanie. Od jakiego wieku można pozwolić dziecku na picie alkoholu, skoro przyrzeczenie abstynencji składane przy pierwszej komunii świętej to nowy wynalazek i zakaz picia do 18 roku życia nie wynika z żadnego przykazania? A więc to, że uważam, że nie należy wymagać przy pierwszej komunii przyrzeczenia abstynencji do 18 roku życia, nie oznacza, że teraz koniecznie trzeba tym alkoholem dzieci częstować. Natomiast wydaje mi się zupełnie uzasadnione, żeby przy rodzinnych świętach młodzież, która ma 15, 16, 17 lat, mogła kosztować alkoholu. Wydaje mi się, że uroczysty obiad przy jakiejś uroczystości, do którego podane jest również wino, wydaje mi się, że jest to zupełnie na miejscu. Natomiast bez wątpienia pozostaje to w kompetencji rodziców. Czy mógłby ksiądz, to jest kolejne pytanie, przybliżyć, jak odprawiano msze święte przed Soborem Trydenckim? Czy różnice w odprawianiu były widoczne między parafiami? Czy na przykład widać je było dopiero na szczeblu diecezji? I tak dalej. Czy tradycyjny katolik z łatwością odnalazłby się na mszy świętej, na przykład odprawianej przez świętego Augustyna? A więc temat jest znowu bardzo trudny. Ja nie jestem specjalistą od liturgii, więc znowu odpowiem tylko na dosyć ogólnym poziomie. Zacznijmy od tego, że przed Soborem Trydenckim, Sobor Trydencki nie jest tutaj najważniejszą granicą i też bardzo różnie to było, bardzo inaczej to było w przypadku czasów świętego Augustyna i czasów tuż przed Trydenckich. Pamiętamy, że przy reformie Piusa V nie zakazano starych rytów, tylko zakazano właśnie wszystkich rytów, które są młodsze niż 200 lat. A więc tam to doszło po prostu tuż przed Soborem Trydenckim do faktycznie pewnego takiego rozgałęzienia się. I tam faktycznie mogły być takie sytuacje, być może, że z diecezji do diecezji były jakieś takie dziwne różnice, które były niepotrzebne i które właśnie Pius V postanowił zlikwidować, pozostawiając właśnie tylko te tradycyjne ryty. Jak najbardziej jeszcze w czasach Soboru Trydenckiego i w tych czasach potrydenckich istniało faktycznie wiele różnych rytów, które po części do dzisiaj istnieją, a po części tylko w jakiejś szczątkowej formie. Jeśli dobrze się orientuję, to święty Augustyn powinien odprawiać w rycie północnoafrykańskim, który mamy opisany gdzieś u tych autorów pochodzących z tego kręgu. Natomiast wydaje mi się, że ten ryt przestał istnieć wraz ze zniszczeniem kościoła północnoafrykańskiego i możemy tylko na podstawie tych opisów mniej więcej go sobie odtworzyć. Także na pewno to jednak był inny ryt. Na pewno to nie była po prostu msza trydencka 1:1. Natomiast jak najbardziej na zachodzie, w Rzymie, powiedzmy w wieku IV, myślę, że tutaj bez problemu tradycyjny katolik by się odnalazł, choć bez wątpienia byłyby też różnice, to nie ulega wątpliwości, że pomimo tego, że kanon rzymski już istniał i zasadnicza budowa mszy świętej była ta sama, to bez wątpienia też różnice byłyby zauważalne, gdyby ktoś z nas takim wehikułem czasu się przeniósł. Natomiast znowu w innym miejscu, w Hiszpanii, jednak tam rytm mozarabski, mogłoby to przecież, znaczy na pewno wyglądałoby to jednak inaczej. Kolejne pytanie. Ksiądz Konstantyn na jednej ze swych rekolekcji na temat modlitwy myślnej wspomniał, że jedną z najlepszych książek, która może być pomocna w tym,
wkrótce, chodziło o styczeń, powinna się ukazać w wydawnictwie Tedeum. Nie podał tytułu. Czy ksiądz wie może, o jaką książkę mogło chodzić? Pozdrawiam i z Panem Bogiem. To jest zaleta pytań nie na żywo, że mogłem dopytać księdza Konstantyna, co miał na myśli. I ksiądz Konstantyn mi odpowiedział: rozmyślania na każdy dzień świętego Alfonsa de Ligori. A więc rozważanie na każdy dzień. Gdy ukaże się już w Tedeum, jeśli się jeszcze nie ukazała, tego nie sprawdziłem, jakby możemy sprawdzić. Tak, jeszcze się ta książka nie ukazała. Zachęcam, bądźcie czujni, gdy się ukaże, jak najbardziej dołączam się do tego polecenia. Kolejne pytanie. Jak by ksiądz ocenił słowa świętego ojca Pio o tym, żeby modlić się na różańcu niemal cały czas? To jest podczas pracy, zajęć domowych, etc. Czy modlitwa ta nie wymaga dużego skupienia ze względu na to, że jest zarówno ustna, jak i myślna? Czy nie ma ryzyka, że stanie się ona niejako niegodna przez brak odpowiedniej koncentracji? Przede wszystkim, czy rozsądnie jest dążyć do tego, czy umiejętność taka jest specjalną łaską, aby móc swobodnie modlić się na różańcu niemal w każdej sytuacji? A więc... Faktycznie nie należy tego postrzegać tak materialnie, na zasadzie, że im więcej różańców odmówię, tym lepiej. Natomiast jak najbardziej należy do tego dążyć, żeby nieustannie się modlić. To znaczy, żeby nieustannie mieć chociażby tylko na takim poziomie, powiedzmy, że pasywnym, tą modlitwę, tą świadomość zjednoczenia z Panem Bogiem. Czyli mogą być takie dusze, którym łatwo przychodzi przy wykonywaniu jakichś prostych fizycznych prac, na przykład odmawianie różańca, i wtedy może to być świetny środek. Natomiast jeśli dla kogoś to raczej męczy i sprawia, że nie jest w stanie ani jednego, ani drugiego dobrze zrobić, to wtedy bym do tego nie zachęcał. Ja na przykład kiedyś odmawiałem różaniec prowadząc samochód i z czasem przestałem, bo widziałem, że ani z tej modlitwy zbyt wiele nie ma, w sensie, że jest to raczej wypowiadanie słów niż faktycznie podniesienie duszy do Pana Boga. Ani za bardzo skupić się spokojnie na prowadzeniu drogi, na prowadzeniu samochodu też nie mogłem. A więc myślę, że zależy to trochę od takiej, powiedzmy, naszej duszy, od naszego sposobu funkcjonowania i też od rzeczy, którymi się zajmujemy. A pewnie przy prostych fizycznych pracach, właśnie myślę, że dla zakonnika, który franciszkanin, tak, który zajmuje się często jednak prostymi, praktycznymi rzeczami, przy obieraniu ziemniaków i pieleniu ogródka, jak najbardziej forma modlitwy ustnej jest bardzo dobra. I w zasadzie bardzo prawdopodobnym jest, że w ten sposób takie modlitwy w stylu różańca świętego w ogóle się zaczęły. To znaczy, że nawiązując do psałterza, no, tego, co się później stało brewiarzem, zaczęto powtarzać najpierw Ojcze Nasz, czy właśnie Zdrowaś Mario, 150 razy analogicznie, powiedzmy w ten sposób, do 150 psalmów, i że psał też właśnie w ten sposób się rozpoczął. No, także właśnie dla ludzi pracy, tak? Ludzi, którzy pracowali w polu, no i zapamiętać 150 psalmów jednak nie potrafili, ale właśnie mogli powtarzać 150 razy jakąś modlitwę ustną. Czy gniew jest grzechem? To kolejne pytanie. W komplecie często używa się psalmu 4, w którym pojawia się fragment: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Co mówicie w sercach waszych, opłakujcie na swych łożach. Jak go rozumieć? A więc gniew jest emocją, a więc jest neutralny moralnie. To znaczy... W zasadzie będzie o tym na wykładzie z konferencji, czy z perspektywy ukazania się tego materiału było o tym na konferencji, na pierwszym wykładzie z konferencji, to znaczy ja już o tym mówiłem, czyli było o tym również z tej perspektywy, ale w środę ukaże się pierwszy wykład z konferencji, a ten materiał ukaże się w sobotę, jak Pan Bóg pozwoli.
I tam padło pytanie, święty Tomasz przy okazji omawiania męstwa zadaje sobie pytanie, czy wolno używać gniewu, czy człowiek mężny powinien używać gniewu, i odpowiada, że dla stoików każda emocja jest zła, natomiast dla arystotelików jak najbardziej można używać emocji i trzeba pilnować, żeby po prostu były używane w sposób stosowny. Tak? I to jest właściwa zdecydowanie odpowiedź, czyli gniewajcie się, a nie grzeszcie, jak najbardziej jest w tym sensie słuszne, to znaczy gniew jest dla nas czymś naturalnym, natomiast powinniśmy go używać wtedy, kiedy rozum uzna, że jest to stosowne, a nie pozwolić się temu gniewowi prowadzić. Odsyłam tutaj też do wykładu z konferencji. To pytanie, które nie ma jakoś bardzo wiele polubień, ale uznałem je za ciekawe. Która wersja Ewangelii jest księdza ulubioną w cudzysłowie? Oczywiście każda z nich jest Ewangelią Jezusa, ale czy jest taka, którą ksiądz szczególnie lubi czytać? Otóż zawsze miałem pewną szczególną sympatię, jeśli można tak mówić w przypadku Ewangelii, do Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Łukasz jako lekarz, ten, który na początku pisze, że właśnie dostojny Teofilu, ja dokładnie zbadałem, co tam się wydarzyło, przesłuchawszy tych świadków, zawsze miałem jakąś słabość dla jego sposobu pisania. Właśnie wydaje mi się, że jest w nim takie, można powiedzieć, naukowe zacięcie, to znaczy, że on przesłuchuje świadków i wydaje się, że nawet widać, w których momentach właśnie ma takie relacje z pierwszej ręki i bardzo, bardzo dokładnie opisuje te wydarzenia, pierwsze rozdziały przede wszystkim, czyli to ten czas dzieciństwa Pana Jezusa, właśnie z najwyraźniej z opowieści Najświętszej Maryi Panny. Święty Łukasz rozpoczyna od słów, że wielu już opisywało te wydarzenia i ja zebrałem te informacje, przesłuchałem tych świadków, parafrazuję tutaj, natomiast on właśnie powołuje się na to, że rozmawiał z świadkami, czyli nie powołuje się na jakieś własne, prywatne objawienia, tylko na rozmowy z tymi, którzy byli naocznymi świadkami tego, co się wydarzyło. I później, gdy bardzo szczegółowo opisuje na przykład scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, gdzie w niej brał udział Archanioł Gabriel i Najświętsza Maryja Panna, należy wychodzić z założenia, że właśnie rozmawiał z Najświętszą Maryją Panną i stąd zna dokładny przebieg tej rozmowy. I on też mówi o tym, co Najświętsza Maryja Panna zachowywała w swoim sercu. No właśnie, jeśli z nią rozmawiał, to też dokładnie to wiedział. Jako właśnie ten taki powiedzmy badacz, detektyw. Szczególnie mi się jego Ewangelia zawsze podobała. Miałem zawsze do niej pewną słabość. Kolejne, można powiedzieć, ewangeliczne pytanie. Skoro ewangelista Marek spisywał swoją dobrą nowinę od Piotra, to dlaczego zabrakło tam drobnego szczegółu, czyli spotkania Piotra ze zmartwychwstałym Jezusem? Zależy, o które spotkanie Piotra chodzi, bo to można wtedy podejść od różnej strony. To znaczy, mamy jedno spotkanie, takie ściśle osobiste Piotra z Jezusem, które w ogóle nie zostało opisane, które mamy tylko wspomniane w Ewangelii według świętego Łukasza właśnie przed chwilą, gdzie uczniowie z Emaus wracają do Jerozolimy. Tutaj też bardzo ciekawa sprawa, ta teoria, czy Łukasz jest jednym z uczniów z Emaus, bo on wspomina tylko Kleofasa, a drugiego imienia nie wspomina. Znowu taki fragment, który wskazuje na naocznych świadków. Bardzo ciekawa sprawa. Natomiast nie rozstrzygając tego, wracają ci uczniowie i nie zdążą nawet opowiedzieć tego, co się wydarzyło, bo uczniowie zebrani w wieczerniku wołają do nich: Pan zmartwychwstał i ukazał się Kefasowi. To objawienie się świętemu Piotrowi nie zostało w ogóle nigdzie przekazane. Najwyraźniej dlatego, że było przeznaczone osobiście dla świętego Piotra i nie było treścią czegoś, co powinno być od razu wszystkim przekazane. Być może święty Piotr usłyszał coś takiego ściśle osobistego, a być może coś, co on też później w jakiś sposób ma wykorzystać, ale jednak właśnie on ma to wykorzystać, a nie ma to zostać przekazane Kościołowi, i żaden z ewangelistów nam tego nie przekazał. A więc może to być właśnie kwestia takiego objawienia, ale oczywiście Ewangelia według świętego Marka w ogóle kończy się w sposób
ciekawy, kończy się jakby dwa razy, tak powiedzmy z punktu widzenia, koncepcji tekstu. To znaczy najpierw właśnie mamy taki dokładny opis, który kończy się tym, że niewiasty uciekły od grobu i nikomu nic nie powiedziały, bo się przestraszyły, i później mamy takie dopowiedzenie, ostatnie wersety, które opowiadają jeszcze o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa. Te ostatnie kilka wersetów wzbudza pewne kontrowersje. W niektórych starych rękopisach brakuje tych wersetów. Z kolei inni zwracają uwagę, czy część badaczy zwraca uwagę, że w ogóle początki i końcówki tekstów często ulegają jakiemuś zniszczeniu czy obcięciu i zostają zagubione. Także brak końcówki w jakimś rękopisie nie na zawsze świadczy o tym, że faktycznie w oryginalnym tekście tej końcówki nie było. I badacze się kłócą, czy faktycznie jest to absolutnie pierwotna część tej Ewangelii, czy część tekstu pierwotnego, czy tekstu natchnionego, czy jest ona w jakiś sposób dopisana później przez tego samego czy innego autora. To z punktu widzenia jakby przekazu informacji, czy informacji o zmartwychwstałym Chrystusie, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że już w tych wersetach wcześniejszych mamy wspomnianą tą wizję tych aniołów, którzy się pokazują i mówią o Chrystusie zmartwychwstałym, choć nie ma tych opisów spotkań ze zmartwychwstałym Panem Jezusem, one są właśnie dopiero w tych późniejszych wersetach. No, oczywiście w pozostałych Ewangeliach mamy dokładnie opisane również te spotkania z Panem Jezusem. I na przykład jeśli chodzi o Ewangelię według świętego Mateusza, tutaj nie ma wcale twardych dowodów na to, że Ewangelia według świętego Marka jest starsza niż Ewangelia według świętego Mateusza. Wielu badaczy tak zakłada, natomiast jest to kwestia dyskusyjna, a więc nie ma tutaj żadnych poważnych przesłanek, żeby zakładać, że jakby najstarszy tekst nie mówił o zmartwychwstaniu Jezusa, bo nawet w samej Ewangelii według świętego Marka, nawet jeśli przyjmiemy taką najbardziej krytyczną możliwą wersję, i tak jest to już tam wspomniane, a na dodatek no, wiemy, że we wszystkich pozostałych Ewangeliach jest to bardzo wyraźnie wspomniane i wcale nie ma pewności, jakoby Ewangelia według świętego Marka była tutaj najstarsza. Natomiast co do tych ostatnich wersetów, bardzo prawdopodobnym jest, i to jest też wyjaśnienie sporej części badaczy, że faktycznie te ostatnie słowa zostały dopisane być może nawet przez samego Marka, i tutaj też badacze właśnie wskazują na to, że tekst jest jakby inny, ale jednak taki sam. To znaczy, że spójność stylistyczna też jest. To znaczy, jakby została pewna narracja przerwana, czy zakończona i podjęta nowa narracja, ale jednocześnie w bardzo podobnym stylu. Co mogłoby wskazywać na to, że jest to ten sam autor, który jednak dopisał pewne wersety ze względu na coś. I tutaj jest bardzo ciekawa hipoteza a propos Ewangelii według świętego Marka, jakoby ona była zapisem kazania świętego Piotra w Wigilię Paschalną. To w ogóle, że Ewangelia Markowa czerpie z informacji od świętego Piotra, to jest dość powszechnie przyjęte, wydaje się w zasadzie dosyć pewne. I możemy sobie to tak wyobrazić, że święty Piotr wygłasza kazanie właśnie Wigilię Paschalną, czyli chrześcijanie zbierają się w nocy przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego na tą nocną celebrację, na które chrześcijanie zbierali się często i zupełnie, powiedzmy, naturalnie. I oczywiście mając apostołów, ci apostołowie opowiadali o tym, co się wydarzyło, i święty Piotr, szczególnie w Wigilię Paschalną, byłoby to na miejscu, żeby właśnie opowiedział całą tą historię. Natomiast właśnie w tym momencie liturgicznym byłoby to na miejscu, tak jak w zasadzie do dzisiaj to liturgia czyni, że te teksty liturgiczne z Wigilii Paschalnej opowiadają o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale zmartwychwstały sam jeszcze się nie ukazuje, bo to nastąpi dopiero później. I wtedy ta opowieść, jakby jej ucięcie byłoby zupełnie
nie tylko na miejscu, tylko takie w pełni adekwatne, tak, żeby właśnie w tym momencie uciąć. Natomiast święty Marek, gdy później postanawia, żeby ten zapis tego kazania świętego Piotra był wysyłany do kościołów i odczytywany w różnych kościołach, no to postanawia dopisać to zakończenie, które jeszcze opisuje te objawienia Pana Jezusa wobec swoich apostołów. Jest to oczywiście hipoteza, natomiast hipoteza, która dość dobrze pasuje do tego, co znajdujemy. To znaczy, znajdujemy jakby dwa zakończenia tej Ewangelii i właśnie jakby dopisek, który nosi znamiona równie starego, co reszta tekstu, choć właśnie w niektórych rękopisach go brakuje, stąd pojawia się tutaj jakaś wątpliwość ze strony, powiedzmy, tych bardziej krytycznych badaczy, często wykorzystywana, natomiast z punktu widzenia przekazu informacji o zmartwychwstałym Chrystusie, to zupełnie nie daje powodów do jakichkolwiek wątpliwości. Kolejne pytanie. Co powiedzieć 3,5-letniemu synowi, który w swojej dziecięcej szczerości chciał, żebyśmy się pomodlili i poprosili Matkę Bożą, żeby do nas przyszła? Chce jej pokazać swoje ulubione zabawki i chce się z nią pobawić. Jeżeli Matka Boża jednak, jest taka szansa, nie przyjdzie i syn zacznie pytać dlaczego. Myślę, że należy synowi wytłumaczyć. Myślę, że sama intencja modlitewna, jakby na samą intencję jak najbardziej można pozwolić, natomiast należy mu wytłumaczyć, że Matka Boża nie przychodzi do nas w ten sposób, że pokazuje się nam fizycznie i właśnie będzie się z nim bawiła, tylko opiekuje się z nami ze względu na to, że jest z ciałem i duszą w tej chwili w niebie, a ci, którzy są już zbawieni, ich miejsce jest w niebie, a nie tutaj na ziemi. Matka Boża opiekuje się nami, wspiera nas swoimi łaskami, natomiast nie będzie się nam tutaj ukazywała bez jakiejś absolutnie najważniejszej potrzeby, a nawet wtedy, nie wiem, czy to 3,5-letnie dziecko będzie w stanie zrozumieć, że nawet wtedy, gdy się ukazuje, to raczej tylko właśnie w formie takiej wizji, czyli na pewno nie przyjdzie jednak, żeby się pobawić, tylko w sprawie absolutnie najważniejszej jakiejś kwestii zbawienia może się zdarzyć, że w taki nadzwyczajny sposób zadziała, ale też nie powinniśmy tego nadzwyczajnego sposobu oczekiwać. Czyli jak najbardziej rozmawiamy na modlitwie z Najświętszą Maryją Panną i możemy prosić o łaski. Ona się nami opiekuje jako nasza najlepsza matka, natomiast jej miejsce jest już w niebie i nie powinniśmy jej oczekiwać, że w swoim ciele przyjdzie, żeby się z nami pobawić. Dlaczego, to jest kolejne pytanie, podczas konsekracji ministrant unosi ornat kapłanowi? Co to symbolizuje? I tutaj w komentarzach padły też dobre odpowiedzi, że pierwotnie zwyczaj ten wziął się z bardzo praktycznej potrzeby, to znaczy, gdy rozwijała się pobożność eucharystyczna, i wierni chcieli po przeistoczeniu zobaczyć postaci, które po przeistoczeniu. Wtedy ornat, przede wszystkim ornat romański, nie bardzo pozwalał na to, żeby kapłan mógł swobodnie podnieść i hostię, i kielich. Dlatego ministrant musiał podtrzymywać w ten ornat. I później oczywiście symbolika pewna powstała, ale jednak wtórnie do tych gestów. Na przykład ta niewiasta, która dotyka się szaty Pana Jezusa po to, żeby została uzdrowiona. Natomiast pierwotnie jest to zwyczaj, który źródło ma praktyczne. Chyba najwięcej podobień dostało pytanie, co ksiądz sądzi o kanale Marek Miśko. Otóż nic nie sądzę. Wiem, kto to jest, natomiast kanału nie oglądam. I nie mówię to, żeby jakoś zniechęcić, tylko po prostu nie znam i nie będę tak recenzował innych kanałów na YouTubie. To chyba wszystkie pytania na dzisiaj. Tak, na te już odpowiadałem. A więc myślę, że i tak wyszło to całkiem sporo materiału.
Dajcie znać, czy taka formuła odpowiedzi nie na żywo wydaje wam się bardziej atrakcyjna, czy mniej. Mi ona osobiście się podoba, faktycznie pozwala też trochę się zastanowić nad odpowiedzią, a w przypadku tak ważnych kwestii, bo jednak kwestie teologiczne zawsze są ważne, jednak jest to kluczowe i też nie rozpraszają mnie w trakcie jakieś komentarze śmieszno złośliwe, które się gdzieś tam w czacie na żywo pojawiają, także myślę, że ma to swoje zalety. Myślę, że teraz będziemy to robili w takim cyklu dwutygodniowym, to znaczy, że raz na dwa tygodnie taki materiał będzie się ukazywał właśnie w tym trybie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze na zakończenie usłyszycie pieśń z naszych wielkopostnych pieśni. Jedną z naszych wielkopostnych pieśni. Dostęp do wszystkich otrzymują nasi patroni. Przypominam o tym, że można nasz kanał również w ten sposób wspierać. Umieszczę link w przypiętym komentarzu. Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.